Witajcie w podcaście Skuteczność w sporcie, w którym rozmawiamy o tym, jak pokonywać wyzwania i zwyciężać nie tylko w sporcie. W drugim odcinku rozmawiamy z Moniką Brzostek, reprezentantką Polski w siatkówce plażowej, wielokrotną mistrzynią Polski, medalistką Mistrzostw Europy oraz uczestniczką Igrzysk Olimpijskich w Rio. Z Moniką rozmawiamy o tym, jak pokonać samego siebie, o łatwych porażkach i trudnych zwycięstwach, o trudnej sztuce odpuszczania, o celach, które nadają życiu sens oraz jak znajomość swoich mocnych stron może wzmocnić ciało i umysł. Zapraszam do słuchania. Radosław Wyrzykowski. Cześć Monika. Cześć Radek. Otwieram sobie stronę na Wikipedii, żeby się wspomóc, żeby nie było z kim mamy dzisiaj przyjemność pogadać. I tak, uwaga. Najlepsza szesnastka na Olimpiadzie w Rio, 1/8 finałów. Na Wikipedii jest 7 razy złotomistrzostw Polski, ale nie jest zaktualizowane. Tam jeszcze zimowe uwzględnili ci. Aha, no to 8. No ale to zimowe to chyba na razie... W skarpetkach też się liczy. W skarpetkach też się liczy? No to 8. Teraz tak, lecimy dalej. Mistrzostwo świata juniorek ledwie 10 lat temu, to jakby było wczoraj. Tak, 2009. To dla podkreślenia twojego młodego wieku. Mistrzostwo Europy to lat 23, srebrny medal i brązowy medal. Dwa fajne puchary świata, brąz w Olsztynie i srebro w Rio. Tak jest. Uniwersjada srebro. Tak, wszystko się zgadza. I podpowiedz coś jeszcze. Brąz w Europie, w seniorach, nie wiem czy mówiłeś czy nie. Jest. Jak to się robi? Jak to się robi? Trenuje się. Walczy się ze sobą przede wszystkim i jakoś leci ze sobą. Ze sobą chyba najbardziej. Ze sobą? Myślę, że do pewnego wieku trenuje się bardzo, bardzo łatwo, a później nawet nie, że wraz z wiekiem, ale chyba wraz z jakimiś pierwszymi sukcesami człowiek chce więcej i więcej i więcej. Bardzo szybko, coraz szybciej się, bardzo ciężko jest przyjmować kolejne jakieś tam porażki, i które nie są porażkami, ale człowiek przez to, że ciągle chce być lepszy, to jeżeli się cofnie albo zostaje na tym samym poziomie, to się źle z tym czuje. Przynajmniej sportowiec, tak z mojej perspektywy. Czy to jest trochę tak, że te zwycięstwa tak naprawdę trochę utrudniają robotę na dłuższą metę? Tak, trochę tak, że cały czas człowiek się porównuje z wynikami, a wtedy było tak, a dlaczego teraz jest tak, jeżeli jest gorzej, bo jeżeli jest jakaś tam stagnacja albo jest lepiej, no to nikt nie tego nie kwestionuje, a później jeżeli jest, też miałam 2 lata przerwy i teraz porównuję jakieś moje miejsce w rankingu, które nie wiem, które miałam, które teraz mam, to tak jakoś ciężko mi o tym myśleć i nie, że sobie z tym nie radzę, tylko po prostu tak, takie trochę smutek mi przychodzi na myśl, jak o tym pomyślę, ale wiem, że po prostu w sporcie nic nie jest na zawsze i jeżeli raz się coś zdobyło, to nie, że się należy, tylko trzeba to z nową walczyć, więc walczę i mam nadzieję, że będę dalej walczyć i chcę walczyć i wszystko robimy ku temu, żeby wrócić do siebie. Okej, okay, odłóżmy smutek na chwilę na półkę, a zdejmijmy z półki radość i szczęście. Fajny związek, super mały aniołek, blondynek biegający po domu, fajny dom. Tak jest. To oprócz tych wszystkich medali, jak to łączyć? Powiedziałaś też o przerwie, tak? Przerwa była spowodowana powiększeniem się rodziny. Jak to wszystko skleić? Jeszcze latając po świecie jak szalona samolotami, nie tylko. Bardzo tutaj duży udział ma oczywiście Mikołaj mój, jedna babcia, druga babcia, które pomagają nam, kiedy tylko mogą, więc ogólnie tak organizacyjnie gdzieś tam myślimy mniej więcej 2 miesiące do przodu, ale jak miesiąc do przodu to już mamy tak wszystko pospinane, że każdy wie co, gdzie, kiedy. Wiadomo, jakieś tam takie szczególiki, ale loty, nie mam nigdy miesiąc wcześniej wylotów, ale mniej więcej już wiem, w którym dniu wylatujemy, więc już jest dużo łatwiej nam to wszystko jakoś podzielić. I też trzeba wspomnieć o pani Ewie, czyli naszej świetnej opiekunce w Spale, która się trafiła nam genialnie.
bardzo znaleźli wspólny język z Julkiem, bardzo szybko znaleźli ten wspólny język, więc to też mnie cieszy. I jakoś to tak się wszystko udało i chyba dobrą radę właśnie mi dała Mikołaja mama, która powiedziała, że jak, nie wiem, nie będę się tym wszystkim stresować, tylko po prostu żyć, trenować, jeździć, to wszystko się samo poukłada i chyba tak jest, że zawsze nawet jak w ostatniej chwili coś tam się podzieje, że faktycznie i nie ma nikogo do opieki, bo tak też nam się zdarzało, to nagle w ostatniej chwili po prostu, a dobra, to ja go wezmę sam na trening. I nie było dużo takich sytuacji, ale jakoś tak to się zawsze wszystko poukładało, że mówię, no trudno, no nic się nie stanie, najwyżej przerwę trening, trudno, wezmę te zabawki, musi się pobawić. No i tutaj się okazało, że tutaj nasza fizjoterapeutka, kobieta, a tutaj go pozagadywała, tutaj z nim coś porysowała i jakoś ten trening przebrnęliśmy. I znowu wróciliśmy do tej swojej rutyny, czy to z opiekunką, czy z Mikołajem. Więc nie było takiej sytuacji bez wyjścia. I taki najcięższy chyba mój moment to jak mieliśmy zaplanowany, Julek miał ze mną zaplanowany wylot do Aten na 2 tygodnie i dosłownie 2 dni przed dostał jakiś kropek ospa. I po prostu, ale już nawet nie chodzi o sam ten wyjazd, tylko mi było bardzo źle i smutno, bo po tym wyjeździe 2-tygodniowym wracałam dosłownie na 1 dzień do domu i chyba na 3 tygodnie wylatywałam do Chin, więc tak prawie, że ciągiem 5 tygodni nie miałam Julcia ze sobą. No i to był taki chyba najcięższy moment. Ale poza tym tak mniej więcej wszystko jak planowaliśmy mniej więcej wyszło. Więc da się to zrobić przy angażu całej rodziny, ale da się to zrobić. Super. Książki lansują taki teraz modny termin work-life balance. Natomiast okazuje się w praktyce, że coś takiego nie istnieje, bo nie ma osobnego work-life, tak? Pracy, życia w pracy i życia w domu, jest po prostu jedno życie. Jest musimy jedno życie, dokładnie. Kleić to cały czas tymi samymi rękami i tą samą głową, nie? No bo nie jest tak, że przebieramy się w strój siatkarski albo w jakikolwiek inny i nagle jesteśmy inną osobą, dalej jesteśmy tą samą osobą i te rzeczy się przenoszą z nami. To, co nasze myśli dobre lub niedobre lub smutne z domu do pracy, powiedzmy pracy, dokładnie, tak? Na trening i z powrotem w drugą stronę też. Jeżeli było fajnie wszystko, to wracamy uśmiechnięci i mamy fajną energię do tego, żeby w domu się nią podzielić, ale czasami też to działa w drugą stronę i tutaj chyba nie ma wyjątków. Dokładnie. Fajnie powiedziałaś, że w sumie ludzie, którzy nas otaczają, są kluczowi, nie? Jak bardzo dużo ludzi wymieniłaś, którzy pomagają na co dzień, zwłaszcza z tej strony póki co takiej domowej, bo mówiliśmy też o Julku, o twoim synu, a kto cię otacza zawodowo? W sensie treningów i meczów. Tych, kogo nie widać na boisku, jak grasz ze swoją partnerką, a kto tam gdzieś z boku jest? To jest na pewno trenerzy i w tym roku nam się to wszystko troszeczkę zmieniało, bo najpierw współpracowałyśmy z Damianem, samą końcówkę sezonu z Maćkiem. Czasami też pojedyncze treningi zdarzyły się z Wecką, więc wszyscy jakby brali w tym udział. Później fizjoterapeuci, mamy 4, są to 3 super kobietki, Ala, Martyna i Hania. I jeszcze Mariusz, jeden rodzynek wśród fizjoterapeutów naszych. Także oni też to nam wszystko sklejali i też właśnie chociażby Ala, Martyna, Hania czy Mariusz, zdarzyło mi się, że przychodziła na terapię z Julkiem, więc oni też duże zrozumienie dla mnie mieli. No i po prostu akceptowali to, że jest taka sytuacja, że na przykład jestem w spale sama, gdzieś to tam nasza terapia zawsze się odbywa raczej wieczorem po 2 treningach, chyba że jest jakiś większy problem, więc jakoś to musieliśmy posklecać i też nie przeszkadzał im buszujący Julcio, czy tam oglądający pająki non-stop gadający, czy oglądający bajkę gdzieś w pobliżu, więc też im jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. A wcześniej jeszcze powiedziałeś, wydaje mi się, że mi jest nawet łatwiej to wszystko pogodzić odnośnie wyjazdów, niż ktoś, kto ma na miejscu pracę, bo jak jesteś na miejscu, cały czas o tym myślisz i mówisz, kurczę, no ale mogę wziąć wolne, mogę coś, mogę się zwolnić, bo wiesz, że jesteś w zasięgu. Czasami jak mi Miki zadzwonił, a ja załóżmy byłam w Australii, ja mówię, no ale ja jestem tutaj, wy jesteście tam, musicie sobie poradzić sami. I troszeczkę tak to zaczęłam odsuwać w pewnym momencie, bo wiedziałam, że jakby nic nie mogę zdziałać. I to mi też pomagało, że i to nie było tak, że się tym nie przejmuję, ale że nie mogli mnie tym obarczać, bo ja i tak w tym momencie nie jestem w stanie pomóc.
jak na przykład Mikołaj, no, że tutaj się rozchorował, a on musi jechać. Ja mówię, Miki, no musisz, nie wiem, bez sensu, że ja teraz mówię, będę dzwonić do moich rodziców, musisz zadzwonić albo do swojej mamy, albo do moich rodziców. Musicie to rozwiązać, bo ja nic nie mogę z tym zrobić. Tak zaczęłam umywać ręce, ale tak pozytywnie, że mnie to odciążało, a oni sobie radzili. Wspomniałaś tam słowo klucz Australia. No właśnie, Australia, Brazylia, Chiny, Szwajcaria, Japonia i mnóstwo innych krajów. Szary człowiek pewnie się zastanawia, sobie myśli, fajnie mają, bo latają sobie, kąpią się w morzach, pływają sobie w czystych jeziorach, zwiedzają sobie jedno sobie dobre rzeczy. Znaczy, my wiemy, że tak jest, bo pewnie to nieraz i wam się zdarzało i innym sportowcom odczarowywać, że to tak nie do końca jest, ale mimo wszystko chciałbym cię zapytać, co najbardziej pozytywnego ty czerpiesz z tych wyjazdów, jak już się uda cokolwiek dla siebie wyrwać? Najbardziej chyba podobało mi się w tym roku właśnie w Australii i w Kanadzie. I na początku tych wyjazdów Australia była jednym z moich dłuższych wyjazdów i to na początku to chyba było w lutym. Więc tak sama do końca nie wiedziałam, jak spożytkować ten czas, a będąc na wyjeździe właśnie bez Julka, bez dziecka, to się okazało, że ja po prostu miałam tyle czasu pomiędzy treningami i tyle sił, żeby coś zrobić ze sobą, że nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić. Ale już na kolejne wyjazdy byłam przygotowana, więc zawsze ileś tam książek nadrabiałam na wyjazdach, które chciałam przeczytać jakoś w domu. Jak to w domu, tu pranko, tu sprzątanko i nie ma jakby siły i ochoty na jakieś takie rzeczy, bo człowiek sobie wkręca, że muszę posprzątać, a wcale nie muszę, od zrodu jeszcze nikt nie umarł, ale sobie tak robię w domu, jakąś taką presję sama na sobie, a na wyjazdach jednak jest luźno i bardzo właśnie korzystałam sobie już z tego w Kanadzie, no i w ogóle na innych wyjazdach, tylko tak ta Australia i Kambodża, miałyśmy takie combo, jeden wyjazd połączony dłuższy na 3 tygodnie. Po pierwsze jakieś bardzo dla mnie egzotyczne, bo nigdy tam nie byłam. Po drugie właśnie tam jeszcze nie wiedziałam, jak sobie z tym radzić, a na każdym kolejnym wyjeździe wykorzystywałam to, sobie zrobiłam jakiś kurs online, tu właśnie te książki, po prostu wychodziłam sobie na kawkę, 2 godziny siedziałam, gapiłam się w rzekę, na przykład tam w Kanadzie, w Edmonton, relaksowałam się. I przestałam mieć wyrzuty, że mnie nie ma z Julkiem. I to też jest chyba taki nieodzowny motyw matek, tak mi się wydaje, że nawet jak ja wiem, że ja coś robię dla siebie i tak dalej, jest taki wyrzut z tyłu głowy, no, że ja nie jestem z dzieckiem, że ja nie widzę, jak on się rozwija. Naprawdę w takim wieku niemowlęcym, noworodkowym, po prostu teraz takim powoli maluszkowym, czyli 2-letnim, bardzo dużo się zmienia w każdym tygodniu, ale tak stwierdziłam, że nie mogę się skupiać na tym, ile ja jestem bez niego, bo jakbym sobie miała to wszystko policzyć, to by mi wyszło już od początku roku około 4 miesięcy, czy tam 3, chyba 4, tylko się właśnie skupiać na tym, ile ja mogę zrobić w tym czasie, kiedy ja z nim nie jestem. Bo taka jest prawda, że jak jestem z nim, cały czas jakaś wzmożona koncentracja i człowiek cały czas tu się bawię, tu coś, tu gotuje obiad, tu znowu się bawię. Tu się bawię nogą, a ręką gotuje. I tak jest. A jak sobie też tak wykorzystuję czas na swoje rzeczy, to już nie mam tego poczucia właśnie, że tracę ten czas z nim, ale rozwijam siebie. Mhm. Co ostatnio czytałaś? Co ostatnio czytałam? W ogóle lubię czytać kilka książek naraz, więc czytałam taki, nie wiem co to było, obyczajowe coś, taki trochę romans, Zostań ze mną, super, gruba książka, ale pochłonęłam bardzo, bardzo szybko. Porąb i spal, którą męczę już dłuższy czas, ale lubię jakieś takie drwalskie tematy. Jeszcze raz tytuł? Porąb i spal, o drewnie, o drzewach, później Sekretne życie drzew, dalej to czytam, bardzo fajne i niesamowite, trochę jak awatar, że takie połączenia są wśród drzew, właśnie w lesie i tak dalej. Pomiędzy drzewkami nawzajem się wspierają, przesyłają sobie jedzonko, związki mineralne, wszystko, wodę i takie tam. Ciekawe. I jeszcze czytam, ale to po angielsku, ale strasznie ciężko mi się to czyta, książkę The Help. Był film o służących w Stanach, jakieś takie lata 60. XX wieku. Jak mieli ciężko ludzie o czarnym kolorze skóry. Większość właśnie kobiet była służącymi, opiekowała się białymi dziećmi. Takie też obyczajowe, ale bardzo ciekawe, smutne i jest pisane takim angielskim
amerykańskim, ale takim właśnie trochę niegramatycznym, jakiego oni używali właśnie te 60 lat temu i ciężko mi to wchodzi. Ze względu na język? Ze względu na język. W ogóle nie ma takich form gramatycznych, nie wiem, you are albo coś takiego, tylko jest I, are, jakieś, bardzo się to tak nieprzyjemnie się to czyta, ale jest ogólnie ciekawe i bardzo mnie zainteresował film. Bardzo lubię te tematy. W ogóle lubię w Stanach lata 40., 50., 60. To może ci zainteresuje, taki film był, pewnie oglądałaś, o życiu właśnie takiego opiekuna Białego Domu w Stanach, całego życia, że on służył iluś tam prezydentom, tam od lat chyba 20. właśnie do 60. Kamerdyner? Coś. Tak, kamerdyner bodajże, tak. To mi się skojarzyło, jak o tym powiedziałaś. Jest trochę takich fajnych filmów. I ostatnio chyba Green Book, o gościu włoskiego pochodzenia, tak, który obwozi po Stanach świetnego muzyka czarnoskórego i jadą coraz bardziej na południe i tam coraz mniej przychylni są ludzie, bo to są też chyba lata 60., 70. Bardzo, bardzo fajny film, polecam. To tak zbaczając trochę z tematu, ale super, bo trochę jak wspomniałeś o drzewach, nie wiem, czy to się bezpośrednio łączy, ale trochę o pasje cię chciałem twoje zapytać, takie, które realizujesz poza, teraz pewnie przekręcę nazwę, dekorowanie wnętrz? Bardzo mi się podoba, tak. Co ci się w tym najbardziej podoba? Chyba te wszystkie układanki, szukanie, wyszukiwanie tych rzeczy. Najbardziej mi się podobają meble. Nie jakieś lampy, farby czy coś innego, ale właśnie meble. Uwielbiam meble. Mogę oglądać godzinami, dniami. I nie wiem, i to tak się jakoś niedawno we mnie rozwinęło. To zawsze mi się podobało, ale nigdy nic w tym kierunku nie robiłam. Robiłam inne rzeczy, a to jest super. Już mam jakieś odhaczone właśnie we wrześniu i w październiku jakieś warsztaty, jakieś targi i tak dalej, które bym chciała odwiedzić, więc mam nadzieję, że mi się to uda i się wybiorę. Jedne mam w Warszawie, drugie gdzieś tutaj w okolicy, ale już nie pamiętam. Nowy sposób na życie? Zobaczymy, czemu nie. Na pewno jakimś fajnym dodatkiem, jakimś dodatkiem do życia, jakieś takie poboczne coś albo nawet główne zajęcie. Fajnie by było. Mhm. Pytam o to, bo często się zdarza ze sportowcami, że jest tak, ty grasz też plażówkę, to jest trochę inaczej być może, to też mnie poprawię, jeżeli się mylę, że ten plan, jak trenujesz i grasz zawodowo, jest z góry ci znany. Jak pracujesz z halówkowiczami czy halówkowiczówkami, to one dostają na tydzień plan, czyli de facto kiedy trzeba wstać, kiedy jest śniadanie, kiedy jest trening pierwszy, kiedy obiad, kiedy snack, kiedy wyjazd na halę, kiedy powrót i tak dalej. Tak naprawdę nie trzeba w ogóle o tym myśleć. I potem przychodzi ten wiek, w zależności jaki, kiedy się odwiesza buty na kołek, albo w naszym przypadku spodenki. Spodenki. Czy okulary i czapkę. Okulary, o. Człowiek się budzi rano i nagle nie ma tej kartki koło biurka, czy tego wpisu na WhatsAppie, nie? Co dzisiaj, i trzeba sobie samemu wymyśleć. I jak my sobie rozmawiamy, dość często ostatnio, to ja widzę, że ty ten plan masz, nawet jeżeli to jest nieświadome, to te plany B, C, czy te pozostałe nogi gdzieś tam się budują wokół. I to jest super, bo największym dramatem jest, kiedy jesteśmy wyrwani z jakiejś rzeczywistości i wpadamy w zupełnie inną. No jest też tak, że plusem jest to, że w zawodowych klubach, na przykład siatkówki halowej, a pewnie i w piłce nożnej, na pewno tak jest, są kierownikowie drużyn. Jak masz jakikolwiek problem, nie wybiła ci woda w mieszkaniu, zapłacony jest czynsz, trzeba coś odebrać z lotniska i tak dalej, to jest kierownik drużyny, który takie rzeczy załatwia, otwiera ci konto w banku i tak dalej. I to się potem okazuje, że ludzie sobie nie są w stanie z podstawowymi rzeczami życiowymi poradzić, bo nigdy go nie musieli robić. Mieli się skoncentrować po prostu na swojej robocie. Tak, tak. I potem jest problem, nie? Natomiast tutaj widzę u was, że jest zupełnie inaczej, że wy sobie musicie poradzić z tymi rzeczami sami, niestety, ale z drugiej strony to was przygotowuje do życia po życiu chyba trochę. To racja, że może aż tak wszystkiego pospinanego nie mamy, co jest uważam dobre, ale i tak mamy wielką pomoc, szczególnie jeżeli chodzi o takie medyczne rzeczy. Cokolwiek by się nie działo, nie wiem, czy jakiś dentysta, czy coś, tak naprawdę możemy gdzieś korzystać z tej pomocy i związku, i kierownika wcześniej, czy jakaś taka lekka kontuzja, nawet nie związana jakby z treningiem, coś się po prostu podziało, tu nie wiem, problem z jakimś oddychaniem, czy tam, no cokolwiek, to możemy liczyć na taką pomoc po prostu od razu,
jeżeli chodzi o takie medyczne rzeczy, a takie organizacyjne, życiowe faktycznie musimy sobie sami zrobić, co uważam, że jest bardzo dobre, bo później człowiek nie ma takiego poczucia, że tak naprawdę nawet nie wie, gdzie ma zadzwonić, jak się coś dzieje. I tak uważam, że to życie w SMS-ach jest bardzo wygodne i dla chłopaków, i dla dziewczyn. Nie żyje się tam łatwo, jeszcze w takiej spale, jest po prostu w środku lasu wszystko. Trochę brakuje chyba tym osobom, które tam są długo, rozrywki, najzwyczajniej w świecie. I nie mówię tu o jakichś imprezach, po prostu o jakichś, nie wiem, jakimś wyjściu do ludzi, do kina. Wszędzie gdzieś tam trzeba jechać autobusem czy tam samochodem. I z jednej strony żyje się tam wygodniej, wszyscy się tam mogą skupić na treningach, a z drugiej strony to też tak przytłacza tam, że wszystko jest takie zorganizowane, idealne i tak naprawdę człowiek ma tam dużo czasu, bo nawet na to jedzenie się nie czeka. Posiłki są od tej do tej, więc każdy sobie może tam dostosować do siebie jak chce. Tylko później właśnie nawet podejrzewam, że osoby, które były od początku w szkole, to nawet mają problem ze zrobieniem jajecznicy, która nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. No ale ciągle to było podstawiane pod nos i mówię, to jest super, ale w jakiś sposób upośledza i nie wymaga od ciebie żadnych aktywności, tylko po prostu przychodzisz, nakładasz na talerz i wszystko jest gotowe i później się ciężko odnaleźć tak w życiu. Nawet będąc w ciąży, najbardziej mi właśnie brakowało tego, co powiedziałeś, że po prostu jakiegokolwiek planu i miałam, nie wiem, taka po prostu smutna chodziłam, taka właśnie nie mogłam się odnaleźć przez to, że nikt mi nie pisał, o który jest trening. Sama musiałam sobie ten czas zorganizować, aż za dużo czasu może, nie wiem, na myślenie, wszystko mnie nudziło, to jakieś, nie wiem, seriale, nie seriale, no bo ileż można oglądać jakieś rzeczy. I poza tym sam w sobie wysiłek fizyczny sprawia ci radość, satysfakcję i jakieś, nie wiem, może endorfiny na pewno. I później jak się tego nie robi, to jest kłopot i trzeba sobie właśnie tak ułożyć plan, żeby tego sportu było dużo u sportowców, żeby człowiek się zmęczył, dostał tak porządnie w ciry ileś razy, to wtedy się czuje, że się żyje i wtedy jest dobrze. To ja się zapisuję na mecz z tobą, jak już kiedyś skończysz i nie będziesz musiała trenować, tylko będziesz mogła zagrać, bo wiem, że mówiłaś często, że jak się z treningu, no to nie jest jakoś super przyjemne, żeby jeszcze gdzieś tam dodatkowo sobie popykać, tak? Więc mam nadzieję, że kiedyś będzie ci to sprawiało przyjemność, właśnie zagranie sobie z przyjaciółmi od czasu do czasu. Pewnie. To po prostu miałam to na myśli, że jak jestem jakby w tym ciągu treningowym i przyjeżdżam na weekend do domu, załóżmy, to są moje 2 dni gdzieś tam bez piłki, bez, nie wiem, nawet ze sportem, z jakąś siłownią, ale bez tego, że ja muszę być na tym treningu, to staram się odpoczywać i nawet tak jak mówiłeś, że nawet taki strój bardziej elegancki, niesportowy pomaga ci wychodzić z roli, to tak uważam, że to jest dobre na taki odpoczynek dla głowy, bo okazuje się, że głowa jednak najważniejsza. Jak trenować to na maksa, a jak odpoczywać to też na maksa. Tak, dokładnie. Tak. Okej, okay, powiedz mi, jakie twoje cechy charakteru sprawiły, że zaczęłaś uprawiać sport? Czy było coś w ogóle kiedyś zamiast albo oprócz plażówki? I czemu nie grasz na hali? Chyba zawsze byłam aktywnym dzieckiem, dosyć skoordynowanym, tak przynajmniej mi się wydaje, nieskromnie powiem. Wzrost? To wzrost mocno średni, za mały. Ale zaczęłam gdzieś grać w kosza i to bardzo mi się spodobało. A moja siostra zaczęła grać w siatkówkę, więc też mi się to spodobało. I typowo na podwórku gdzieś zaczęliśmy sobie grać w jedno, w drugie. Miałam też jakieś takie perypetie, występowałam na zawodach, typowo szkolnych właśnie w koszykówkę, w siatkówkę. I tak się powoli, powoli nakręciłam i pojawiła się opcja klubu. Był u mnie klub w dzielnicy. I powiem szczerze, że gdyby nie było tego klubu w dzielnicy, ciężko by było mi dojeżdżać jako 13-latce, nie wiem, 45 minut czy tam godzinę w jedną stronę do centrum Rybnika, czy nawet gdzieś tam dalej. Więc super się trafiło, że tak to wszystko było na miejscu. Mogłam sobie tam trenować z moim pierwszym trenerem Adamem Łyczko. Plus do tego miałam tam dobre koleżanki, które też codziennie chodziły na te treningi, więc było towarzystwo bardzo ważne w tym wieku, uważam.
dobre na treningu. I tak się zaczęło. I później mijał rok, drugi, trzeci. Jakieś takie pierwsze sukcesy przyszły właśnie na plaży w Młodziczkach. I gdzieś tam się bardziej nastawiałyśmy na tą plażę, bo na Śląsku naprawdę było dużo tych klubów i ciężko nam było na hali się przebić. Bardzo ciężko. Nie byłyśmy tam jakimś wiodącą drużyną. I ogólnie jakieś takie u mnie było w klubie skupienie na tej plaży. Trener bardzo lubił, bardzo wcześnie wychodziłyśmy na tą plażę, czasami nawet w marcu, po prostu pomarznięte, ale wszyscy mieli z tego dużo fanu i dużo frajdy. I tak się powoli zaczęło. I później po pierwszej liceum już znalazłam się na plaży w Łodzi. I tak powoli, powoli właśnie gdzieś tam kadra mnie pochłonęła. I tam jestem do dzisiaj. 15 lat chyba, czy tam 14. To co cię najbardziej przyciągnęło, w sensie jakby co w tobie takiego było, jak sobie pomyślisz, jakieś cechy osobowości czy charakteru, co cię nakręcało do tego, żeby nie odpuszczać, albo żeby bawić się w to dalej, albo już nie bawić? Chyba jakaś tam zawziętość, którą mam w sobie. Nie poddawanie się, nie jest to dla mnie żadną ujmą przegrać, czy tam, nie wiem, uczyć się czegoś, czy dostawać jakąś krytykę, która nie jest krytyką, tylko jakimiś tam słowami, żeby polepszyć moją grę. Jakaś tam ambicja na pewno też. I tak powoli, powoli to wszystko do kupy zaczęło przynosić rezultaty, lepsze, gorsze, mniejsze, większe. I chyba w pewnym momencie sama sobie nie wyobrażałam dnia bez treningu. I to nie było dla mnie jakieś poświęcenie, że wszyscy gdzieś tam znajomi wychodzili, a ja szłam na ten trening, bo dla mnie to było naturalne. I ja nie czułam, że ja coś tracę, czy tam, czy ja muszę z czegoś rezygnować. Po prostu robiłam to, co kocham, to, co lubię. Więc jak czasami tak słyszałam, jak ludzie mówili, że oj, ty biedna, ty znowu na ten trening, czy coś. A to ja się cieszyłam bardzo, jak mogę iść. I czasami wręcz wykorzystywałam, że to była moja wymówka. Nie, nie, ja nie mogę, ja muszę iść na trening, bo nie miałam ochoty gdzieś iść, czy tam nie miałam, nie wiem, ochoty, czasu, czy czegokolwiek. Więc tak pasował mi taki tryb życia, sama kwestia wyjazdów, ciągle się coś działo, co weekend jeszcze właśnie byłam zawodniczką halowo-plażową, co weekend był ten mecz, więc zawsze jakiś wyjazd, jakieś nowe znajomości, jakieś wydarzenie w życiu. I to nie były dalekie wyjazdy, to były wyjazdy gdzieś tam po województwie śląskim, może gdzieś troszkę dalej, ale to było tak fajne i tak fajny czas miałyśmy właśnie wtedy z dziewczynami, do teraz dwie moje przyjaciółki, jakby dalej utrzymujemy kontakt, a się właśnie poznałyśmy tak bliżej w klubie, gdzieś tam się wcześniej kojarzyłyśmy, więc to jest super. Mam do teraz tego znajomości i fajnie jest powspominać właśnie to wszystko, te obozy, te turnieje, super było. Ekstra, nazywałaś te takie cechy charakteru, o których się mówi, że sportowcy je jakby bardziej nabywają przez to, że trenują, a trochę przełamujesz schemat, mówiąc, że ty je miałaś i dzięki temu weszłaś w sport, nie? Ta wytrwałość, zawziętość i tak dalej. Mega ciekawe. A z drugiej strony, jak myślisz, z jakimi cechami wyjdziesz ze sportu? Jakby co ci sport jeszcze dodatkowo dał, wzmocnił, czy daje, czy wzmacnia? Czego cię nauczył? I pozytywne lekcje, które odebrałaś, te negatywne, które mogą być dla ciebie przestrogą, czego nie robić, w co nie wchodzić, albo taką właśnie wzmocnieniem, w co warto iść i jaką być? Myślę, że na pewno sport pokazuje każdemu bez wyjątku, że praca popłaca i im się człowiek bardziej poświęci, po prostu da z siebie więcej odzyska, to na pewno, i że nic nie jest stałe, to jest drugie coś i to nie jest ani pozytywne, ani negatywne, to jest po prostu zdanie oznajmujące, że nic nie jest na stałe. Nawet jak się coś super, super wypracuje, się jest świetnym, to nie ma przeszkód do tego, żeby być na samym dnie za pół roku, bo różne rzeczy się mogą podziać. Łącznie, nie wiem, z kontuzją, jak i z tym, że nagle coś się załamie w grze z nie wiadomo jakich przyczyn. I w drugą stronę, to, że teraz jest źle, to nie znaczy, że za pół roku ktoś nie odpali, coś się po prostu nie zmieni, nie będzie takiego kliku w głowie, w ciele, we wszystkim obok i nagle się tak wszystko poukłada, że z jakiegoś tam szarego zawodnika się jest nagle super ekstra i samemu się nie wie, co się zrobiło, że się jest takim ekstra teraz. Więc to są takie dwie rzeczy takie na pewno, które wyciągnę z tego wszystkiego. Największa lekcja, która do tej pory cię spotkała, zaskoczenie,
albo coś, co będziesz chciała dalej wykorzystywać w swoim życiu, albo już wykorzystujesz, albo coś, czego na pewno nie chciałabyś, żeby się przekładało na twoje inne życie, pozostałe życie? Nie chciałabym, żeby mi się tak przekładało. Już się troszeczkę tego nauczyłam. Mogę to porównać do jakiegoś dnia w pracy. Załóżmy, miałam jakieś kilka miesięcy nawet wcześniej, czy kilka lat temu, mając zły trening, złe dwa treningi, złe kilka dni, takie, że czułam, że tak, nie wiem, coś jest nie tak na tym boisku, w moim odczuciu. Jakoś tak bardzo to przenosiłam wszystko, cały czas tak o tym myślałam, rozpamiętywałam to, jak już stwierdziliśmy, że nie ma jakiegoś podziału pomiędzy takim życiem prywatnym, a życiem w pracy, no bo to jest jedno życie, mogą być różni znajomi, ale jedno życie, to jakiś, nie wiem, bardzo to miało na mnie duży wpływ, na moje właśnie samopoczucie, a teraz staram się z tym walczyć, ale też poniekąd się z tym godzę, że okej, no dzisiaj jest, nie wiem, może w tym elemencie jest kiepsko, ale może w drugim będzie lepiej i staram się wypatrywać tych dobrych rzeczy, żeby nie widzieć do końca tych złych, ale zdaję sobie z nich sprawę i to nie jest tak, że jakoś przykrywam, że dzisiaj było po prostu rewelacyjnie, wszystko jest super amerykańskie i ekstra i nawet jak coś jest totalnie do dupy, to ja będę mówić, że to jest ekstra, ale kurczę, no dzisiaj jest taki dzień i to był tylko trening, tak samo jak przed meczem mam złą rozgrzewkę, to jest przed meczem, to nie jest mecz, jest dalej 0-0 i zawsze wszystko się może odmienić i nawet ostatnio mieliśmy tę rozmowę, że dalej jest, nie wiem, 0-0 i też można dużo zrobić swoją aparycją, swoim nastawieniem i faktycznie wiem, o co w tym chodzi, bo zdarzyło mi się, może nie jakoś super multum miliard meczów takich, ale miałam takie mecze, że chyba bardziej chęcią wygrałam niż w danym momencie moim poczuciem na boisku. Może tam o umiejętnościach, nie wiem, no umiejętności na pewno wiadomo, że muszą iść za tym, ale czasami naprawdę taką większą werwą i większą wiarą w to, że wygrałyśmy mecz, aniżeli tym, że były jakieś super spektakularne akcje i że naprawdę było widać po, nie wiem, po tym meczu, że jesteśmy dużo lepsze, czy jakieś tam, tylko werwą i tym, że bardziej wierzyłyśmy w to, że wygramy, to wygrałyśmy. To, co ja sobie najbardziej cenię w tobie i w naszych rozmowach, to jest taka bijąca od ciebie totalna autentyczność, że ty jesteś zawsze w 100% sobą, niezależnie od tego, czy dzielisz się emocją wesołą, czy smutną, czy jakąkolwiek inną. I to wydaje się, że to jest największa siła każdego człowieka, bo jak tylko próbujemy być kimś innym po to, żeby coś zyskać, albo komuś się spodobać, albo jakikolwiek jest motywacja, to automatycznie spinamy siebie i swój organizm. Trochę tak jak i na treningu, i na meczu. Nie? Jeżeli się spinamy, tak, bo tak bardzo czegoś chcemy, to spięcie tak naprawdę nas ogranicza, bo sprawia, że po prostu fizycznie mięśnie są spięte i nie jesteśmy w stanie tak wyczuć dobrze piłki, jakby to było, kiedy bylibyśmy rozluźnieni. I namówiłem cię, żebyś zrobiła test talentów i mocnych stron jakiś czas temu i chciałem cię zapytać o twoje wrażenia. Test był super, to też już ci wspominałam, że podobało mi się to i to był jedyny chyba test taki w moim życiu, miał bardzo, bardzo dużo pytań, ale angażując się w to i odpowiadając na te pytania prawdziwie i wydaje mi się, że właśnie może coś wyjść fajnego na tym teście. Dla mnie no nie znalazłam tam ani jednej nieprawdziwej rzeczy i tym bardziej spodobało mi się to, o czym też już rozmawialiśmy, że są tam przeciwstawne rzeczy, bo nikt z nas nie jest zero-jedynkowy i czasami się czujemy tak, czasami inaczej i to nie znaczy, że jesteśmy normalni, tylko po prostu taka jest nasza natura. Pewne tam rzeczy, które wyszły, na pewno mnie utwierdziły w tym, że to, jaka jestem, to nie jest nic złego, tylko po prostu przez te moje cechy reaguję na rzeczy tak, a nie inaczej, albo denerwuje mnie to, a tamto totalnie mnie nie rusza. I to też jest okej. Okay. Więc wszystko jakby po tym teście tak stwierdziłam, że wszystko, co tam się dzieje, albo właśnie z takimi moimi reakcjami, że to też jest okej, okay, że nic to nie jest złego, że ja nie wiem, nawet pod kątem wychowania Julka czasami widzę, jak pewne rzeczy dotykają Mikołaja, jak ja na nie nie zwracam uwagi i na odwrót. Albo nie wiem, ja nie domykam szafek, moja jakaś tam rzecz domowa i jak on się na to denerwuje, ja przecież no nikomu krzywdy nie robię, nie domykając tych szafek, po prostu ich nie domykam.
Więc tych cech na pewno pamiętam z tych moich talentów, elastyczność. Totalnie się tą cechą zgadzam i trochę aż też tam wyszło w tej cesze. Aż też brakuje mi asertywności i takiego przystopowania ludzi, jak idzie to w złą stronę i przez to, że nie umiem powiedzieć nie i kogoś zatrzymać, ale już mamy sposób pauzy, uważam, że jest przecudowny i faktycznie ja nie czuję, że ja coś złego mówię, bo ja po prostu pauzuję swoją wypowiedź, a ktoś odczuwa od razu, że już dalej się nie może posunąć, także to jest coś, co zapamiętałam chyba najbardziej. Nie wiem, co tam miałam jeszcze w tych talentach, powiem szczerze. Odpowiedzialność, tak. Elastyczność, odpowiedzialność, to z tymi się najbardziej chyba utożsamiam, z tymi dwoma cechami. Może aż właśnie przez tą odpowiedzialność czasami brakuje mi takiego luzu, ale pewne rzeczy, jak nie wiem, zapłacenie rachunków albo rzeczy dotyczące Julka, uważam, że muszą być i na pewne rzeczy tak samo z Julkiem, nie wiem, nie mogę sobie pozwolić tutaj się zaśmiać, jak coś głupiego robi i w tym jestem taka bardzo restrykcyjna i nawet czasami naprawdę ciężko mi jest wytrzymać, jak zrobi coś totalnie głupiego i nie mogę się powstrzymać ze śmiechu, po prostu zatykam twarz poduszką, nie pokazuję, aż się ogarnę chwilę, ale nie chcę mu czasami pokazać jakichś moich prawdziwych emocji, bo wiem, że robi źle albo robi nie tak, jak powinien i boję się gdzieś, że to się utrwali, czy tam będzie gdzieś tak robił innym ludziom, czy no cokolwiek, więc nie pochwalam tego. A jaki talent w meczu ci się najbardziej objawia, albo jakiś element tego talentu twojego? Na co najbardziej zwracasz uwagę? Co cię najbardziej cieszy, jak grasz z partnerką czy z przeciwnikiem, albo co cię najbardziej wytrąca z równowagi? Co mnie najbardziej cieszy? Cieszy mnie to, jak czuję werwę od partnerki, czuję werwę u siebie i wszystko się nam dobrze układa i czuję, że chcemy wygrać ten mecz. Lubisz czuć jej zaangażowanie ten mecz? To jest ta odpowiedzialność, dokładnie, że ty ją dajesz, ale też chcesz ją otrzymać od osób. I bardzo mi zależy też, jak trener tak mnie dobrze nastraja właśnie przed meczami, czy w ogóle przed turniejami. Ja wtedy też się czuję pewniej. To jest, myślę, że każdy zawodnik, czy tam sportowiec, jak ktoś w ciebie wierzy, w sensie ludzie, którzy z tobą pracują na co dzień, to aż się chce i chce się wygrywać i chce się grać i się ma wiarę w to, co się robi. To jest takie chyba dla mnie kluczowe, żeby ludziom wokół, żeby wszyscy byli właśnie zaangażowani i żeby się wszystkim chciało. Super. No to nam otwiera się całą nową przestrzeń do rozmów, ale zbliża się 12. Wiem, że za chwilę będziesz musiała młodego przejąć, więc jeszcze tylko kilka szybkich pytań do ciebie. Dobra. Do wyboru. Taki, wiesz, taka mini to zabawa. Albo to. To albo to, dokładnie tak. Więc powiedz, kiedy będziesz gotowa i włączam stoper. Łyk kawy. Ready? Jestem gotowa, tak. Dobra. Plas czy atak? Plas. Czapka z daszkiem czy okulary? Czapka z daszkiem. Piasek miękki czy twardy? Miękki. 2,43 czy 2,24? 2,24. Woda gaz czy nie gaz? Gaz. Rio czy Sydney? Rio. Palce czy dyszel? Palce. Gaduła czy niemowa? Gaduła. Chichot czy głośny śmiech? Głośny śmiech. Czyścioch czy panierka? Panierka. Plan czy spontan? Plan. Tak jest, koniec. To było ostatnie pytanie. Dzięki serdeczne. Ja również dziękuję. Super się rozmawiało. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze pociągnąć tematy, bo czuję, że i 3 byłoby za mało. Zresztą to już znamy z naszych rozmów, że tego czasu ciągle jest za mało. Bardzo ci dziękuję. Super, super rozmowa. I mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze będziemy mieli okazję pewne tematy sobie pobadać w przyszłości. Pewnie, pewnie. Ja jestem otwarta i czekam na propozycje i bardzo chętnie we wszystkim wezmę udział. Dzięki. Dzięki bardzo. Dziękuję za wysłuchanie drugiego odcinka podcastu Skuteczność w sporcie.
Jeżeli Wam się podobało, zachęcam, aby udostępnić to nagranie. A jeżeli macie pytania lub uwagi, dajcie o tym znać w komentarzu, na przykład na Facebooku. Zapraszam na bloga Skuteczność w sporcie oraz do słuchania kolejnych odcinków podcastu. Do usłyszenia.